Hejo, cześć, witam Was w kolejnym unboxingu na moim kanale. Dzisiaj jest to unboxing edycji Get Deluxe gry Kingdom Hearts 3. Gra wyszła 3 dni temu, coś takiego. Próbowałem kupić edycję Deluxe Media Markt, ale już jej nie mieli na PlayStation 4, więc musiałem poczekać i zamówić ją przez internet po prostu. I dzisiaj właśnie przyszła, ten filmik zobaczycie też kilka dni później, bo nie mam akurat neta w domu, ale nowego neta będę miał. Więc na pewno zobaczycie ten filmik, jak będę miał internet. Więc tak się prezentuje. Edycja Deluxe kosztowała 90 euro w Polsce. Nie wiem, ile kosztuje, ale tak wygląda. Fajne te logo jest, bo to tak zmienia kolor. Nie wiem, czy to widać w kamerze. O, widać, widać. Co jest też fajne, logo, że to jest PS4, jest zrobione na czarno, a nie na niebiesko, jak w każdej i tam prawdy grze na PlayStation 4. Tak wygląda z boku. Jest napisane Kingdom Hearts 3. No, odwrotnie. Kingdom Hearts 3. Z tyłu mamy opis gry i co jest w środku. I tutaj normalne te takie, ten pattern taki właśnie z myszką Mickey, serduszkiem i różnymi rzeczami. Na górze stoi Deluxe Edition. I tak, więc otwórzmy. Mam nowy nóż do unboxingów. Dostałem na moje 18 urodziny, to zobaczycie ten filmik po tamtym filmiku, bo też wrzuciłem, więc możecie obejrzeć, bo na pewno jest już na kanale, jak to będzie. Więc otwórzmy. Dobrze, bo zamówiłem i była ekspresowa przesyłka, więc doszła, jak ja to zamówiłem w ten. Kurde, zamówiłem to w środę, to dzisiaj mamy piątek i to już przyszło, więc teraz muszę się bardziej przyjrzeć, jak to wygląda. Zajebisty ten pattern taki jest, mega to wygląda kozacko. Więc tak, otwiera się ją od góry. Widziałem, że, bo oglądałem już na YouTubie unboxingi tego i widziałem, że w amerykańskiej wersji inaczej jest zrobione, że od boku się w ogóle otwiera. I jedną z tych rzeczy, którą się w środku dostaje, widać z tyłu. Jest takie okienko zrobione, czego tutaj właśnie nie ma. Pierwsza rzecz, którą dostajemy, to pin, przypinkę z Kingdom Hearts. Ją otworzę z folii, ją jeszcze zapakuję po prostu z powrotem, żeby się nie odbijało od światła. Taką przypinkę dostajemy, Kingdom Hearts z Sorrow. Powiem wam, jestem nowy w ogóle w świecie Kingdom Hearts. To jest moje pierwsze Kingdom Hearts, które będę grał. Więc powinno być zajebiste. Fajna przypinka, bardzo mi się podoba. Jeżeli jej nie zapakuję, to nad się na pewno przyczepię. Kolejna rzecz, którą dostajemy. Są trzy rzeczy, to wyjmę je sobie. Pudełko już jest puste. Więc tak. Pierwsza rzecz to oczywiście gra na PS4. I sobie wypakujmy. Nie wiem, no, na dole jest zawsze tak w paczkach papierosów albo w czymś, żeby to otworzyć, tą folię. Znaczy ja jestem przyzwyczajony, że tak w paczkach papierosów jest. Ale i tak tego nigdy nie używam. Po prostu rozrywam tą folię. Nie wiem czemu. Bo to jest ułatwienie. Więc tak wygląda zajebisty artwork. Powiem wam, na tym pudełku jest. Z boku oczywiście Kingdom Hearts 3. I z tyłu. O! Troszkę coś innego niż jest na tym głównym dużym kartonie. Oczywiście w środku. Dostajemy płytkę z grą. Oczywiście to musi być. Kolejna rzecz to steelbook, który jest świetny. Tak wygląda, jest ten pattern właśnie na nim zrobiony. Tu jest jakieś logo, to jest no Kingdom Hearts logo. I tak wygląda po prostu. Oczywiście z boku jest napisane Kingdom Hearts. W środku tak wygląda
Nie wiem czemu, ale przypomina mi trochę styl z Final Fantasy XV. Więc tak wygląda. Oczywiście też jest gra Square Enix, więc wiecie. Kolejny to jest i ostatnia rzecz to jest artbook, który z jednej strony wygląda tak, jest to w twardej okładce artbook. Wygląda tak. Z boku nic nie ma i z tyłu taki jest art. Zajebiście zrobione według mnie. I tak. Tutaj są różne artworki postaci, na przykład Sora, Goofy, Catcher Donald. Jak wiecie, to jest gra Disneya. O, Król Mickey, znowu Donald, znowu Goofy. A! To jak walczył, ale Sora zajebiście wygląda jak walczy. W ogóle mieć ten kluczowy mi strasznie się podoba. O! Tu właśnie, bo jak wiecie, my tu w różnych światach będziemy Disneya fajnie, na przykład tu jest Goofy, Donald i Sora zrobiony jak w stylu Toy Story. Wow. Oh shit, man. O, ten. Potwory i spółka. O, Bas, jak on się nazywał po polsku. Nie wiem, jak on się nazywał po angielsku, Bas Lightyear. Te kosmici to byli, to byli kozacy. Co mi się strasznie podobało, że dali Piratów z Karaibów i jak widziałem trailery i gameplaye, to ci Piraci z Karaibów wyglądają, no kurwa, jakby to był film, nie? To jest niby gra bajkowa, a oni wyglądają jakby to z filmu było. To mi się właśnie strasznie podoba, że zrobili. No, tu właśnie różne te miecze kluczowe. Sorry. Świetnie to wygląda. Wow. Bardzo mi się podoba. Ile to ma stron? 34 strony. Fajny koncept artów. Podoba mi się, więc to wszystko, ludzie. To jest wszystko, co dostajemy. To i przypineczkę. No i oczywiście grę. Więc myślę, że Wam się unboxing podobał, jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę i my widzimy się w następnym filmie. Na razie.